Niestety nie udało mi się wejść na żywo, w związku z tym nagrywam dla Was krótki film. Jestem w tej chwili w Usnarzu. Tutaj widzimy, dokładnie w środku kadru, za tym policyjnym samochodem jest grupa uchodźców. W tej chwili przyjechałam tutaj z przedstawicielami organizacji aktywistycznych, które przywiozły coś w rodzaju zapasów, darów dla tych osób, które tutaj są, dla osób z Fundacji Ocalenie, które monitorują tą sytuację i są tutaj 24/7. Tam, pod tamtym drzewem są tłumacze. Tutaj widzimy inne stacje telewizyjne. Aha, czyli to jest dokładnie to miejsce, gdzie wczoraj biegał poseł Franek Starczewski. No dobra, nagrywam drugi filmik. O, jak pan pięknie stanął akurat w samym środku kadru. Film będzie krótki, jestem w tej chwili w Usnarzu, tutaj gdzie jest obozowisko osób uchodźczych, które są dokładnie tam w środku kadru, tam gdzie widzicie to miejsce zastawione samochodami. Tutaj widać bardzo poważne wzmożenie służb mundurowych w momencie, kiedy się pokazaliśmy. Przyjechałam tutaj z grupą aktywistów, żeby przekazać rzeczy, które mogą być potrzebne osobom Fundacji Ocalenie, które tutaj są. Tak wygląda to miejsce. A tam spójrzcie na sam środek kadru, to jest właśnie w to miejsce, gdzie są uchodźcy, za tamtymi samochodami. Tam stoi taki mały zielony SUV, busik i transporter wojskowy. Tam właśnie są uchodźcy i tam jest, są tam 32 osoby, z czego 25 jest chorych. Jedna osoba, 52-letnia kobieta, jest bardzo chora, bardzo poważnie. Jedna z tłumaczek próbuje się porozumieć z grupą uchodźców. Pytam, czy ci z mediów, czy dostali do tej pory jedzenie? Nie dostali do tej pory jedzenia. Zapytałam, czy ci z mediów coś im przywieźli, czy przywieźli im jedzenie. I to nie jest jakaś super jasna informacja, ale wstępnie otrzymałam odpowiedź, że nie. Olu, pamiętaj, że możemy powiedzieć, żeby ludzie się nie zapytali. Potrzebują wody, jedzenia, leków i lekarza, kontaktu z lekarzem. Manfelan ad indiocham, habaria z bakil nadoram, a moje lasy gdzie mi porsam, beszumo bar mi giardam. Piotrze?
Dobra. Mogę? Tak, na kurtkę, dobrze, tylko zapiszę tą komunikację. Proszę nie nagrywać, jak zapisuję. Byłabym wdzięczna. Czego pani zapisuje, czy w ogóle jak pani zapisuje? Jak teraz zapisuję, o czym rozmawiam? Chyba z nimi rozmawiać. O tym, co potrzebują przede wszystkim. Oni też zainicjowali kontakt. Czasami jest tak, że ja próbuję o tych zapytać, czasami jest tak, że oni wychodzą. I wtedy w takich warunkach jak dzisiejsze, ja jednak zadaję pytania zamknięte, na które możemy uzyskać odpowiedź na kuchnię. Zapytałam o to, czy dostarczyli już im jedzenie, dlatego że te osoby są od wczoraj na chlebie, który dostarczyła strona białoruska. Od wczoraj nic nie jedli, też nie mają wody, też nie mają lekarzy. Jest 25 osób, które są chore i teraz też dostałam informację, że 25 osób potrzebuje konsultacji lekarskiej. Dzisiaj mamy też informację, że 12 z tych osób ma inne dolegliwości niż takie związane z przeziębieniem, ewentualnie grypą. Jest jedna osoba w dosyć ciężkim stanie. Jest to 52-letnia kobieta i stan się wczoraj jeszcze pogorszył. Czy to jest prawda, co wczoraj z kolei mówiła osoby od Rzecznika Praw Obywatelskich, że oni piją wodę z rzeki? Tak. Że... Piją wodę z rzeki. Od kiedy pani tutaj jest? Ja jestem tutaj trzeci dzień. Jestem tu. Wody, jedzenia, komunikujemy się właśnie na odległość. Jak państwo widzicie, ten kordon policyjny nie przez przypadek, tylko jest po to, żebyście państwo jako media nie mogli podejść bliżej, nie mogli sfotografować twarzy tych ludzi. Władza stara się zdehumanizować te osoby, które są tam w krzakach, tak? Łapce, prawda? Są totalnie w pułapce. Więc my razem z Fundacją Ocalenie, razem z tłumaczką komunikujemy się przez megafon, przez tabliczki i staramy się poznać imiona, nazwiska tych osób, sfotografować ich i pokazać, że to są ludzie, po prostu to są konkretne osoby, poznać ich tożsamość, sprawdzić, z jakiego państwa pochodzą, dlaczego uciekają. I to jest po prostu tragedia ludzka, tak należy na to patrzeć. I to, co robi polska władza, to, co tutaj widzimy, odsłanianie tego kordonem, odsuwanie mediów, odsuwanie też posła, który uniemożliwianie pracy poselskiej, to jest po prostu hańba, to jest po prostu skandal. Wczoraj stworzyliśmy właśnie paczkę, do siatki wrzuciliśmy lekarstwa, które umówiliśmy razem z naszym ratownikiem, banany, paczki z orzechami, słodycze, koce termiczne, cokolwiek, co by im pozwoliłoby tym ludziom jakoś przetrwać przez jakąś chwilę. Ci ludzie w tym momencie piją wodę ze strumyka, tak? To jest absolutny skandal. Wiemy, że przynajmniej 4 osoby są ciężko chore, a jedna starsza pani, 58-letnia, no, niedługo może po prostu umrzeć, tak? Więc to jest sytuacja ekstremalnie poważna i musimy zrobić wszystko, żeby tę sytuację zatrzymać. Dlatego wczoraj przekroczyłem tą granicę i kulturalnie panom funkcjonariuszom wytłumaczyłem, że razem z nimi mogę przejrzeć te rzeczy i razem z nimi chcę przejść do granicy państwa polskiego, czyli tam, gdzie stoją radiowozy, tam, gdzie stoją wozy Straży Granicznej. Nie chciałem granicy przekraczać wbrew temu, co propaganda rządowa twierdzi, tylko razem chciałem dojść tam, gdzie są nasze służby. Ja jako poseł mam prawo sprawdzić, jak nasze służby funkcjonują. Żadne służby nie mają prawa zabraniać mi mojej pracy. W związku z tym... Czy to było pod wpływem impulsu? Pod wpływem takiego... Przetransportowany do punktu granicznego. Wnioski o azyl powinny być rozpatrzone, powinny im być udzielone podstawową pomoc, coś do zjedzenia, coś do picia. Do tego zobowiązuje nas konwencja genewska, do tego zobowiązuje nas konstytucja, więc apeluję do rządzących o po prostu przestrzeganie prawa. I uważam, że to dyskusja, to, czy oni są na granicy, czy nie są, są bezsensowne, są bzdurą. Są patrzą ponieważ
przede wszystkim musimy na to spojrzeć, to są konkretne osoby, konkretni ludzie. Często to są osoby, które współpracowały z naszymi wojskami w Afganistanie. W związku z tym były tłumaczami, były przewodnikami i dzięki nim wielu naszych żołnierzy... To się udało ustalić podczas spotkania tych osób, prawda? Tak, staramy się z nimi komunikować, ale co też jest skandalem, kiedy tylko przez megafon staramy się rozmawiać, służby włączają się i utrudniają na tą komunikację, więc to jest po prostu absurd, a to jest świadome działanie, żeby pokazać, że jest jakaś anonimowa grupa, jacyś oddaleni ludzie, z którymi nie mamy nic wspólnego, a to są konkretne osoby. Wyobraźmy sobie, że my tam jesteśmy, wyobraźmy sobie, że my szukamy schronienia w innym państwie, że uciekamy przed wojną. I to się działo w naszej historii już wielokrotnie. Udało nam się wspólnie przebiec. Niestety nie bez perypetii, bo również zostałem poturbowany. Jestem w kontakcie z lekarzem i mamy zamiar wykonać obdukcję medyczną. I oczywiście będziemy to zgłaszać jako... Zobaczymy. Ale przede wszystkim jest to naruszenie integralności posła oraz przede wszystkim zabranianie posłowi wykonywania jego pracy. Nie może być tak, że jakaś służba mnie nie wpuszcza ze względu na swoje widzimisię. Panie pośle, czy dzisiaj zrobiłby pan to samo? To co pan przebiegł przez granicę z torbą lekarską? Po pierwsze, nie przebiegłem przez żadną granicę, nie chciałem przebiec. Ale to samo, co ja zrobiłaby każda przyzwoita osoba, która po prostu chciałaby ratować te osoby przed śmiercią, przed chorobami i przed tą kuriozalną sytuacją. To jest wymiar po prostu naszej przyzwoitości. Każdy zrobiłby to samo na moim miejscu, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja mogłem przekroczyć tą granicę, mogę przechodzić poza kordony policyjne, bo uprawnia mnie do tego moja legitymacja poselska. Ale to, że w ogóle ta sytuacja jest, że nasze siły trzymają tych ludzi w kordonie, to jest skandal, tak nie powinno być. To trwa 2 tygodnie i ci ludzie naprawdę to mogą umrzeć. Ta sytuacja nie powinna trwać dłużej niż 2 godziny. Te osoby powinny być natychmiast przetransportowane przez Straż Graniczną do punktu granicznego. Powinny być sprawdzone wnioski o azyl. Te osoby proszą o pomoc międzynarodową. Ta procedura uchodźcza tak naprawdę powinna już ruszyć zgodnie z prawem, prawda? Absolutnie. No i oni nie są w terenie Polski. W każdym razie... Jak się pan pasuje do tego w stosunku? A czy widzi pan te samochody? Widzę te samochody. Czy one są na pańskim zdaniem terenie Polski, czy nie? No to w związku z tym... Dokładnie wykroczono na granicę, gdy pytaliśmy straży. I granica jako linia cienka jest tak wytoczona, że strona afgańska, ci uchodźcy są po stronie białoruskiej, czego dowodem jest fakt, że 30 minut temu byli tam dziennikarze białoruscy i mogli do nich podejść, no my niestety nie możemy. Czy pan poseł próbował też na stronę białoruską w jakiś sposób poprzez dyplomację, jako parlamentarz też Rzeczypospolitej Polskiej, też jakiś sygnał wysłać, nacisk czy czegoś takiego? No w tym kibicuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który rzekomo taki... Panie, kibicuje pan, bo to bardzo słaby wizerunek państwa, że parlamentarzysta sprzeciwia się władzom administracyjnym. Więc, panie pośle, jest to obniżanie autorytetu państwa, a nie wywieranie presji na Białoruś celem dobra tych uchodźców. Proszę pana, ja mam prawo skontrolować działanie wszystkich służb. Ja jako poseł mam prawo podejść do blisko, zobaczyć, jak polskie służby prowadzą działania. Zarządzający graniczny twierdzą, że to prowadzą działania. Nie odpowiadają na pytania. Czy jakieś naciski na Białoruś pan poseł z klubem parlamentarnym próbował, czy chce pan tylko dla przychylnych mediów wypowiedzieć setkę, aby pokazano je, że pana, ale proszę mnie nie przerywać. Nie odpowiada mi tam na pytanie. Odpowiedziałem panu na pytanie. W jaki sposób pan na służby białoruskie, czy państwo polskie próbuje wywrzeć nacisk jako parlamentarzysta Rzeczypospolitej Polskiej? Od ponad 2 tygodni rozmawiamy, staramy się skomunikować z komendantem Straży Granicznej. Białoruskiej? W interpelacjach. Ale białoruskiej straży? Szanowny panie... Ja pytam o Białoruś. Proszę pana, nie będziemy tak rozmawiać. Albo będziemy się szanować, albo pozwoli mi pan odpowiadać. No pytam. Ja albo też proszę nam rozmawiać. Też pozwolić tak, nagrywać to prawo. Się mówiliśmy na rozmowę. Ja, czy możemy się mówić, że... To są sprawy bardzo dotyczące państwa polskiego. Proszę pana, bardzo proszę. Ja... Dalej pod drzwiami od Straży Granicznej. Jakby za tylnym kołem zielonego samochodu. Podniosła rękę, podrapała się, tak, widziałam. Zobaczcie, pod drzwiami tego samochodu Straży Granicznej widać osobę, która leży w namiocie.
skraj Unii Europejskiej. Tam jest kobieta, która czuje się bardzo źle i prawie umiera, a państwo polskie systemowo nie dopuszcza do niej pomocy lekarskiej i to są tortury. Złamanie wszystkich konwencji międzynarodowych. Podchodzi pod ustawę o zdrowiu wojennym po prostu. Że panowie nie mają tego świadomości. To są zdjęcia, więc spójrzcie tam pod ten zielony samochód. Dokładnie pod tym zielonym samochodem widać malutki kawałeczek tego obozu uchodźców. Aha, już panowie zaczynają nas zagłuszać. Usnarz Górny. Tak? Nie masz zasięgu? Nie. Masz play? Nie. Usunąć? Nie. Tak, mili panowie, włączyli silniki, żebyśmy czegoś przypadkiem nie usłyszeli. A przecież nie wyrosła na zapalnym silniku. Nie wiem, może mu zimno, może się grzeje, może mu gorąco. Oczywiście, że tak. Zapływanie po pierwsze. Dobra, nie odwracajmy uwagi od tematu głównego. Tak. Weź, weź. I kolejny krótki film. Wiecie co, ja to dla was nagrywam, bo ja tutaj po prostu nie mam, absolutnie nie mam żadnego zasięgu. Ale w drodze spróbuję to wszystko wam puścić. Usnarz Górny, obóz uchodźców. Dumni z siebie. Pomiędzy tym wojskowym samochodem a lewą stroną kadru widzicie, są tam jakieś błyski. To jest po prostu duża grupa Straży Granicznej Białoruskiej. No, spróbujemy jeszcze powiększyć. Tak, czarne kaski w dużej ilości. Widzimy je teraz. Coś tam się dzieje. Co tam szuka, tam w tych krzakach? Tu dokładnie widać namioty, siedzącą przy wyjściu namiotu osobę. Za tym... Spójrzcie w tej chwili na tylną część samochodu wojskowego. Tam z tyłu pod samochodem widać osobę, która siedzi w namiocie. Przyszli, teraz sobie chyba gdzieś idą. I widzimy teraz w środku kadru dziewczynę, kobietę, która założyła na głowę nakrycie. Nadjeżdżają kolejne pojazdy. Trzy wozy policyjne, jeden transporter wojskowy. Prawdopodobnie zaraz ustawią się tak, żebyśmy nie widzieli już kompletnie nic. No. Bardzo jestem ciekawa, gdzie go postawią.
bo gdzie staną wozy policyjne, to już chyba wiemy. Taki komunikat. No i pojawił się kolejny samochód. Komunikacja z grupą uchodźców, którzy są tam, za tymi samochodami, za samochodami wojskowymi i policyjnym. Usłyszeli komunikat, odpowiedzi póki co nie widać. Nikt tam nie umrze, dlatego że tam są, tam jest pomoc ze strony białoruskiej. Nie, proszę pani, oni tak, chleb im przywieźli. Nieprawda. Ja bym ją wyleczył, bo dlaczego? Są ze źródełka. No proszę pana. A widziała pani? Czy pani rozumie, co to jest propaganda? Ja już kończę z panem dyskusję. Ja panu tłumaczę. Propaganda Łukaszenki, a pan ciągle drąży temat. Dziękuję pięknie za to. Wiemy, co to jest propaganda, nie oglądamy TVP PiS. Tak. I nie słuchamy ekspertów, aczkolwiek zaraz pewnie coś powiedzą. Wszystkie programy, co się dzieje. A pani wie, czemu tak tu dzisiaj właściwie przyszła? O tak sobie turystycznie, proszę pani. Bo kocham swoją okolicę, jestem patriotką lokalną. Mhm. To jeżdżę rowerami. No bo mówi pani, że nie musimy tutaj wcale być. I tak chciałam zapytać, co pani zapomniło, żeby tu przyjść. A przepiękna pogoda i teren. I zobaczę, co tu się dzieje, bo słyszałam, co tutaj się dzieje. Przyszłam własną zobaczyć, już właśnie widzę, dobrze, co się dzieje. Bo te niemieca często kłami, a ja tutaj jestem i widzę, co tu się dzieje, kto tu jest i co tu robi w ogóle. Proszę pani, ale to... Zobaczyłam panu policjantów, tam dalej żołnierze, ale schowani są, musiałam... To ja mam takie pytanie hipotetyczne. A co jeśli naprawdę tam się dzieje jakąś krzywda? Co pani na to, tak? Co jeśli... Pana, tyle krzywd na świecie się dzieje. Ilu Polaków my dzisiaj też jest krzywdzonych, proszę pana. Umierających z głodu nawet może, być może, tak, może nie z głodu, ale cierpią bardzo. Więc czy pani się zgadza, że wszystkim cierpiącym należy się pomóc? Jeżeli to jest możliwe, tak. Oni mają pomoc od Łukaszenki, niech pan będzie spokojny. Oni nie umierają z głodu, a, mają Łukaszenka, to taki ciepły człowiek, wszystkim pomaga. Tak jest pomocny dla wszystkich. Proszę pana, ja oprócz mego mam jeszcze inne dojście. No to proszę zobaczyć, jakie my mamy dojście. My nie mamy dojścia. To no, może nas pani przeprowadzi. Dowódcą Straży Granicznej, pan mógł mi dojść. Co by to było, gdyby każdy poseł mógł przejść granicę, czy dojść tam, ale, gdzie nie można, proszę ja pana. Prawo jest prawem i nie możemy prawa łamać, proszę pana. Ja nie chcę, a pan chce złamać prawo. Ale ja nie chcę przekraczać granicy. Ale tam nie wolno iść do granicy, bo jest taki zakaz. A kto wydał ten zakaz? Kto? No kto wydał ten zakaz? Władze wojskowe. Proszę pani, tam jakie są władze samochody? Polskie. Tam są samochody. Ale ja jestem prawny, bezprawny zakaz. To są prawne, proszę pani, prawne. Ja nie chcę przekroczyć. Jest dowództwo wojsk polskich, które wie, co robi, proszę pani. Pod dowództwem Błaszczaka Kretyna. No dobra, widzę, że mamy tutaj więcej ekspertów TVPiS, którzy odwracają uwagę od problemu, a tam dokładnie na środku, w środku pola widzenia, jest grupa uchodźców, którzy leżą tam na ziemi od kilkunastu dni. I mamy też informację, że jedna z tych osób, które tam są, jest bardzo, bardzo chora.
poziomki takie piękne, duże jak truskawki. Pożał, żeby pozbierać. Jechał, Sowiet jechał konno na koniu i mówi, stoi, bo będą strzelać, tak? Do mnie, tak. To ja prędko uciekłam. No to teraz za ile Polacy zaczną strzelać? Nie zaczął, że nie zaczną. Tylko chodzi o to, że przekroczenie granicy, teraz gdy pan chciał przejść na stronę białoruską, to by groziło panu podobnie, mogli pana zastrzelić. Także niech pan lepiej się nie naraża i tam nie podchodzi. Ale ja nie chcę przekroczyć żadnej granicy. Ja chcę podejść tam, gdzie stoją nasze radiowozy i mam do tego prawo jako poseł. Wie pani, na czym mi zależy najbardziej? Żebyśmy naprawdę wszyscy pojechali do domu, tak? Żeby tu nie było ani policji, żebyście państwo jako sąsiedzi mogli zapomnieć o tej całej sytuacji, ale po prostu, żeby nasze służby działały profesjonalnie. Jeżeli ktoś jest na granicy, powinien być skierowany po prostu do punktu granicznego i tam jego wniosek powinien być rozpatrzony. Bo tak powinna działać Straż Graniczna. Nie może być tak, że kogokolwiek zatrzymujemy, nie pozwalamy mu się ruszać. To jest hańba i to jest łamanie praw człowieka. I moim marzeniem jest po prostu, żeby te osoby były przetransportowane, potraktowane profesjonalnie, zgodnie z prawem i żebyśmy wszyscy pojechali do domu.